No to teraz już bardzo serdecznie i tak oficjalnie Państwa witam. Cieszę się, że możemy się na tym miejscu spotkać, aby odbyć dzisiaj pierwszy odcinek podróży po Izraelu, po Ziemi Obiecanej, Ziemi Świętej, śladami proroków, apostołów, patriarchów, Chrystusa, wydarzeń opisanych w Starym i w Nowym Testamencie. Drodzy Państwo, może zacznijmy od map, które tutaj mamy pokazane. Kiedy patrzymy na mapę świata, zauważamy, że Ziemia Święta, Palestyna, Ziemia Obiecana, dzisiejszy Izrael w zasadzie leży w samym środku masy lądów globu ziemskiego. Leży, prawda, w przecięciu się szlaków komunikacyjnych czy kulturowych, historycznych między największymi cywilizacjami Europy, Azji i jednocześnie Afryki. Kiedy popatrzymy na kolejną mapę świata, zauważymy, że Izrael w czasach starożytnych znajdował się w miejscu, które można nazwać traktem narodów. Tutaj, w północno-wschodniej Afryce, kwitła wspaniała cywilizacja starożytnego Egiptu, kraju faraonów w dolinie rzeki Nil. Tutaj, w delcie rzeki Nil, w ziemi Goszen, rodzina Jakuba rozrosła się do rozmiarów narodu izraelskiego. Stąd Izraelici wyszli po przejściu Półwyspu Synajskiego, osiedlili się na terenie Kanaanu, czyli Palestyny. Z drugiej zaś strony wszystkie, że tak powiem, wpływy, szlaki komunikacyjne, militarne Azji Przedniej i tutaj Mezopotamii w dorzeczach Eufratu i Tygrysu też przecinały się na terenie Kanaanu w wędrówce na północ czy wędrówce na południe, na wschód, na zachód. Izrael w zasadzie nie jest wielkim krajem i można by tak patrząc na mapę Palestyny stwierdzić, że Palestyna podzielona jest na dwie zasadnicze części. Wschodnia Palestyna, którą dzisiaj zajmuje terytorium haszymickiego, muzułmańskiego Królestwa Jordanii, i zachodnia Palestyna, która jest zajęta przez terytorium żydowskiego państwa Izrael. Obie części oddziela rzeka Jordan, która ma swoje źródła u stóp góry Hermon, najwyższego szczytu Palestyny, płynąc na południe, przepływa przez jezioro Hule, jezioro Galilejskie, płynie doliną Jordanu i kończy swój bieg w Morzu Martwym, czyli w Morzu Słonym. I właśnie w tej części świata, w tej części Palestyny, w Palestynie Zachodniej, na terenie Izraela, działo się najwięcej wydarzeń, o których czytamy na kartach Starego i Nowego Testamentu. Dzisiaj, proszę Państwa, udajemy się do Jerozolimy, która jest położona w tej części Izraela, niedaleko Morza Martwego, niedaleko ujścia rzeki Jordan do Morza Martwego. Położona jest Jerozolima na wysokości mniej więcej 800 metrów nad poziomem morza w górach Judei. Chciałbym dzisiaj pokazać pewne migawki z Jerozolimy dotyczące historii, dziejów i wierzeń starożytnego, biblijnego Izraela w dniach Jezusa Chrystusa. A więc poproszę o włączenie aparatu. Tak jest, wyłączenie światełka. Czy dobrze widać? Dobrze widać, w porządku. Na tym zdjęciu, proszę Państwa, widzicie panoramę Jerozolimy. Oczywiście zdjęcie nie ukazuje całej Jerozolimy, ukazuje południowo-wschodnią Jerozolimę, dolinę Cedronu i dalej na wschód położoną Górę Oliwną. W czasach króla Dawida, to jest w X wieku przed naszą erą, obszar Jerozolimy był stosunkowo mały.
Miasto było położone na cyplu rozciągającym się na południe od wzgórza świątynnego. Tam, gdzie dzisiaj stoi meczet Kopuła Skały, może troszeczkę ostrości, tam kiedyś stała świątynia, a ten cypel, o którym mówimy, to tutaj w tym rejonie widzimy. W czasach Dawida właśnie na tym południowym cyplu rozciągało się miasto Jerozolima między doliną Tyrepeonu a doliną Cedron. Syn króla Dawida, król Salomon, jeszcze bardziej powiększył miasto w kierunku północnym, budując tam swój pałac, budując tam świątynię i w końcu mury, które otoczyły starożytną Jerozolimę. Popatrzmy dalej. Widzimy obszar dzisiejszej Jerozolimy. Patrzymy daleko na wschód u góry ekranu. Widzicie taflę Morza Martwego. Pomiędzy Jerozolimą a pustynią judzką widzimy Górę Oliwną, z której Pan Jezus wstąpił do nieba. Widzimy wzgórze świątynne, gdzie dzisiaj stoi meczet Kopuła Skały. I widzimy starą Jerozolimę otoczoną murami obronnymi. A więc na wzgórzu świątynnym usytuowana była świątynia jerozolimska. Obecnie wzgórze świątynne jest świętym miejscem dla muzułmanów, którzy wierzą, że Mahomet wstąpił stamtąd do nieba. Meczet Kopuła Skały, który tutaj dobrze jest widoczny, wzniesiony został w drugiej połowie VII wieku naszej ery, a więc jest to bardzo stara budowla. Mur, który widzimy wokół starej Jerozolimy, został wybudowany w 1542 roku przez sułtana Sulejmana, a w południowo-zachodniej części wzgórza świątynnego widać tak zwaną ścianę płaczu. Nie wiem, czy Państwo ją widzicie, ona znajduje się tutaj, ściana płaczu. Słynny obiekt dotyczący dziejów Izraela. Popatrzmy na kolejne zdjęcie. Ten bardzo ładny budynek to Kneset. Kneset to inaczej mówiąc budynek parlamentu Izraela, rządu izraelskiego. Popatrzmy dalej. Spacerując ulicami Jerozolimy, możemy spotkać, no to już jest takie starsze zdjęcie, małżeństwo ortodoksyjnych Żydów idące z dziećmi ulicą Jerozolimy. Popatrzmy dalej. Niedaleko wzgórza świątynnego znajduje się pewna budowla, w której możemy oglądać tradycyjny grobowiec króla Dawida. Ten grobowiec został uznany za grób króla Dawida dopiero od XII wieku. A więc nie mamy zupełnej pewności, czy na pewno jest to grobowiec króla Dawida. Nigdy nie został poddany naukowej analizie, weryfikacji w celu określenia jego wieku, dawnego wyglądu, a nawet czy są w nim w ogóle jakieś zwłoki, jakiś pochówek. Według Pisma Świętego król Dawid został pochowany w Jerozolimie, ale wydaje się, że na pewno nie w tym grobowcu. Popatrzmy dalej. Z kolei na tym zdjęciu widzicie bardzo piękną makietę Jerozolimy z czasów Jezusa Chrystusa. Izraelscy uczeni, archeolodzy na podstawie wykopalisk archeologicznych, na podstawie dostępnych źródeł historii zbudowali taką makietę, która jest bardzo tłumnie odwiedzana przez turystów. I na pierwszym planie widzimy rozciągającą się wzdłuż wschodniego muru
tak zwaną dzielnicę kapłańską, którą zamieszkiwali najważniejsi przedstawiciele narodu żydowskiego i arcykapłani. Ta dzielnica kapłańska znajduje się w tym miejscu, prawda? To jest dzielnica, gdzie mieszkali arcykapłani, Annasz, Kajfasz, znani z procesu Pana Jezusa. Tam mieszkali wybitni przedstawiciele narodu żydowskiego. Dalej, za tą dzielnicą widzimy potężne mury tarasu wzgórza świątynnego, na którym stała świątynia izraelska, świątynia Boża, świątynia Boga Jahwe. Jerozolima została wybudowana na obszarze gór pustyni judzkiej. Świątynia zajmowała duży obszar, a więc król Herod Wielki ściął wzgórze. Oczywiście zabudował je potężnymi murami wsporczymi, uzyskując w ten sposób duży, płaski teren, na którym stała kiedyś świątynia izraelska. Popatrzmy dalej. Jak wyglądała świątynia izraelska w czasach Jezusa Chrystusa? Kiedy czytacie Ewangelię, czytacie o świątyni żydowskiej, na pewno Państwo się zastanawiacie, jak ona wyglądała. Ano tak wyglądała, jak tutaj widzimy na zdjęciu. W 1446 roku przed naszą erą, pod górą Synaj, Bóg nakazał Izraelitom wybudować świątynię, świątynię Bożą, centrum kultu Boga Stworzyciela. Nazywamy ją świątynią Mojżesza. Ponieważ Izraelici znajdowali się w trakcie wędrówki z Egiptu do Ziemi Obiecanej, świątynia Mojżesza w tamtych czasach była oczywiście konstrukcją składaną i przenośną. Dokładny jej opis znajduje się w Pięcioksięgu Mojżesza, czyli w początkowych księgach Starego Testamentu. Popatrzmy dalej. Widzimy inne ujęcie makiety świątyni jerozolimskiej. Król Dawid w X wieku przed naszą erą postanowił wybudować w Jerozolimie świątynię jako nieruchomość. Świątynię oczywiście wzorowaną na planach świątyni Mojżesza. Ale ponieważ król Dawid był człowiekiem wojny, jak to Biblia mówi, mającym krew na swoich rękach, Bóg mu tego zabronił. Ale król Dawid sporządził plany, zgromadził materiały, aby jego syn, król Salomon, w końcu wybudował wspaniałą świątynię na cześć Boga Jahwe. Popatrzmy dalej. I tutaj kolejne zdjęcie ukazuje nam znowu makietę świątyni jerozolimskiej z czasów Jezusa Chrystusa, czyli z pierwszej połowy pierwszego wieku naszej ery. Po 7 latach budowy, w 959 roku przed naszą erą, Salomon wzniósł w Jerozolimie wspaniałą świątynię, która zachwycała swym pięknem starożytne narody biblijnego wschodu. Nazywamy ją świątynią Salomona. Jej dokładny opis znajdziemy w księgach Starego Testamentu, w księgach Kronik, Królów i proroka Samuela. Popatrzmy dalej. I tutaj mamy piękne ujęcie świątyni jerozolimskiej od przodu. Oczywiście z powodu apostazji, czyli niewierności Izraela wobec Boga, w 586 roku przed naszą erą świątynia Salomona wraz ze z całą Jerozolimą, z całym miastem została doszczętnie zburzona przez babilońskiego króla Nebukadnezara. Ale potem w czasach perskich
100 lat później, Żydzi w 515 roku przed naszą erą odbudowali świątynię Boga Jahwe, Boga Stworzyciela. Zapisy biblijne opowiadają jednak, że nie dorównywała ona swoim pięknem świątyni króla Salomona. Ale tą świątynię, trzecią już, nazywamy świątynią Zorobabela, czyli była świątynia Mojżesza, świątynia Salomona i po wojnie z Babilonem świątynia Zorobabela. Popatrzmy na kolejne zdjęcie. No i w końcu widzimy zbliżenie świątyni jerozolimskiej, świątyni, która w czasach Pana Jezusa nazywała się świątynią Heroda Wielkiego. Dlaczego? Dlatego, że król Judei, Herod Wielki, rozbudował, wyremontował i przebudował świątynię Zorobabela do tego stopnia, że właściwie tak jakby ją zbudował od nowa, zupełnie od podstaw. Ale ponieważ Żydzi nie ufali jemu, nie mieli zaufania do króla Heroda Wielkiego, król Herod dokonał tego etapami i to pod warunkiem, że Żydzi zgodzili się na remont tej świątyni, gdy zgromadził na placu budowy potrzebny materiał. I właśnie ta świątynia króla Heroda Wielkiego, którą w całej okazałości widzimy na tym zdjęciu, przeszła do historii jako świątynia króla Heroda Wielkiego. Popatrzmy dalej. Widzimy kolejne ujęcie świątyni Heroda Wielkiego za dni Pana Jezusa. Świątynia Heroda w zasadzie przyćmiła wszystkie poprzednie świątynie. Historyk żydowski z pierwszego wieku naszej ery, Józef Flawiusz, napisał, i tutaj cytuję, że Herod rozkazał tedy odbudować przybytek, łożąc na ten cel niezmierzone sumy i olśniewając nieporównanym zbytkiem. I rzeczywiście ta świątynia była dumą, chlubą Izraela w czasach Pana Jezusa. I w tej właśnie świątyni Bożej, odrestaurowanej, byśmy powiedzieli, przez króla Heroda Wielkiego, tak jak czytamy w Ewangeliach, Pan Jezus często przebywał, nauczał, a nawet pewnego razu wypędził z tej świątyni przekupniów, którzy tam targowali, kupczyli i tak dalej. Tak wyglądała ta świątynia. Jej dzisiaj nie ma i na jej miejscu stoi muzułmański meczet zwany Kopułą Skały, który w obecnych czasach jest taką wizytówką czy symbolem obecnej Jerozolimy. Dlaczego? Popatrzmy na kolejne zdjęcia. Teraz błyskawicznie przenosimy się do Włoch. Jesteśmy w Rzymie, na Forum Romanum, czyli w centrum starożytnego Rzymu. Oczywiście dzisiaj to są ruiny. I w centrum starożytnego Rzymu stoi wspaniała budowla, którą widzimy na zdjęciu, zwana Łukiem Tytusa. Popatrzmy dalej. Łuk Tytusa, stojący tutaj, na samym górze, na samej górze ma napis w języku łacińskim, który zaraz spróbujemy sobie przetłumaczyć, ale ta rzymska budowla, stojąca w centrum starożytnego Rzymu, jest ściśle złączona z historią Izraela i w ogóle z klęską narodu izraelskiego, Jerozolimy i świątyni żydowskiej. Popatrzmy dalej.
Na samym górze znajduje się napis, że Senat i lud Rzymu łuk ten dedykują boskiemu Wespazjanowi i jego boskiemu synowi Tytusowi. Z jakiej okazji? Z okazji zwycięstwa Rzymu nad Jerozolimą. Z okazji zwycięstwa w wojnie z Żydami w latach 70. naszej ery. Popatrzmy dalej. Łuk ten został zbudowany przez cesarza Domicjana. W 70. roku, podczas pierwszego powstania żydowskiego przeciwko Rzymowi, Jerozolima wraz ze świątynią została całkowicie zniszczona przez legiony Tytusa. I właśnie dla upamiętnienia zwycięstwa nad Judeą, Rzymianie wznieśli na Forum Romanum w Rzymie ten łuk triumfalny, zwany łukiem triumfalnym Tytusa. Popatrzmy dalej. Na łuku triumfalnym Tytusa możemy oglądać płaskorzeźby przedstawiające Rzymian niosących ulicami Rzymu podczas pochodu triumfalnego trofea wojenne zabrane ze świątyni jerozolimskiej. Wśród nich widać złoty świecznik siedmioramienny, czyli menorę, złote lub srebrne trąby, złoty stół na chleby pokładne i inne, że tak powiem, sprzęty liturgiczne zrabowane ze świątyni jerozolimskiej w 70 roku. Popatrzmy dalej. Tutaj mamy zbliżenie tego zdjęcia. Rzymianie niosą ulicami Rzymu trofea zrabowane ze świątyni jerozolimskiej. Popatrzmy dalej. Kolejne ujęcie ukazujące te płaskorzeźby. Jezus Chrystus przepowiedział kiedyś, przepowiedział to 40 lat wcześniej, że kamień na kamieniu nie pozostanie z tej świątyni. Kiedy w 70 roku Jerozolima została oblężona przez Rzymian, kiedy Rzymianie wreszcie sforsowali obronę miasta i wtargnęli do Jerozolimy, świątynia jerozolimska stanęła w płomieniach i zgorzała w pożarze. Była bardzo bogata, bogato ozdobiona, obficie ozdobiona złotem. Wysoka temperatura pożaru spowodowała, że złoto stopiło się jak woda, wciekło, gdzieś tam powpływało w różne szczeliny między kamieniami, elementami budowli. Po zdobyciu Jerozolimy, kiedy wszystko się skończyło, legioniści rzymscy każdy kamień świątyni jerozolimskiej odwalili i przerzucili na inne miejsce, szukając złota, które wpłynęło tu i tam. W ten sposób nie pozostał z tej świątyni kamień na kamieniu. Popatrzmy dalej. Tutaj widzimy, jak Rzymianie niosą świecznik siedmioramienny zrabowany ze świątyni. Co się z nimi stało? Prawdopodobnie te trofea zrabowane ze świątyni jerozolimskiej zrabowali w 425 roku Wandalowie, kiedy zdobyli Rzym pod wodzą Genzeryka. Ale nikt nie wie naprawdę, co się z tym wszystkim stało. Popatrzmy dalej. Widzimy tutaj ścianę płaczu, a troszeczkę dalej złotą meczet mający pozłoconą kopułę, meczet zwany kopułą skały. Po świątyni Heroda, zburzonej w 70 roku przez Tytusa, pozostała jedynie ta ściana płaczu. Ale sama ściana płaczu
nie jest elementem bezpośredniej, no, samej świątyni. Jest to fragment zachodniego muru oporowego, tarasu, na którym stała świątynia. Stała dokładnie tam, gdzie dzisiaj stoi meczet, kopuła skały. Popatrzmy dalej. I tutaj widzimy ścianę płaczu, czyli ścianę, która pozostała po całym murze wsporczym, na którym dopiero stała świątynia na potężnym tarasie wybudowanym przez Heroda. Ściana płaczu jest widoczna jedynie w połowie swojej wysokości, proszę Państwa. Drugie tyle wysokości znajduje się pod poziomem placu. Jej dolne kamienie, tej ściany płaczu, wyciosane są z białego marmuru. Mają długość 23 metrów, szerokość 3 metrów, 2,5 metra wysokości. Z boku tego placu znajduje się pomieszczenie, gdzie można oglądać ten mur aż do jego fundamentów. Tutaj, gdybyśmy poszli w bok, znajduje się pomieszczenie, w którym byśmy zeszli pod ziemię i tam byśmy zeszli aż do samego spodu tego muru. Drugie tyle wysokości jest pod ziemią. Popatrzmy dalej. Tutaj widzimy Żydów modlących się przy ścianie płaczu. Dlatego Ewangelie opowiadają, że kiedy Jezus był po raz ostatni w świątyni, Jego uczniowie rzekli Mu: Nauczycielu, patrz, co za kamienie i co za budowle. A wtedy Jezus im odrzekł: Czy widzicie te budowle? Nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. No oczywiście z samej świątyni, a ten fragment ściany pozostał do dziś. Popatrzmy dalej. No i ściana płaczu jest miejscem świętym dla Żydów. Widzicie tutaj Żydów modlących się przy ścianie płaczu. Świątynia Heroda, tak jak powiedziałem, była obficie ozdobiona złotem. A więc gdy bitwa o Jerozolimę zakończyła się, legioniści rzymscy przewrócili każdy kamień świątyni, aby dostać się do złota, które pod wpływem temperatury pożaru stopiło się i spłynęło w zakamarku i szczeliny. No i w ten sposób wypełniło się proroctwo Pana Jezusa. Popatrzmy dalej. Widzimy tutaj ścianę płaczu. Za panowania cesarza rzymskiego Hadriana doszło do ponownego powstania Żydów. I jeszcze raz w 135 roku zburzono miasto, tym razem nikogo nie pozostawiając przy życiu. I od tej chwili zabroniono Żydom oglądać Jerozolimę nawet z daleka. Żydzi więc opuścili Judeę, Rzymianie nazwali ją Palestyną, do dzisiaj nazywamy ją Palestyną, to jest rzymska nazwa, od kraju Filistynów, Filistyni, Palestyna. Na miejscu Jerozolimy cesarz Hadrian około 135 roku kazał wybudować miasto zwane Aelia Capitolina. Popatrzmy dalej. Widzimy ścianę płaczu. Gdy państwo rzymskie przyjęło chrześcijaństwo, w 361 roku władcą Rzymu został cesarz Julian Apostata. Cesarz Julian Apostata, gdy objął tron cesarstwa, wrócił z powrotem do pogańskiej religii. Chcąc udowodnić, że Jezus był fałszywym prorokiem i zdyskredytować chrześcijaństwo, nakazał Żydom wrócić do Jerozolimy i odbudować świątynię. Troszeczkę ostrości musi być. Popatrzmy dalej.
Tu widzimy żołnierza izraelskiego modlącego się przy ścianie płaczu. A więc najpierw z wielką starannością i czcią usunięto gruz, położono fundamenty i wzniesiono pierwsze partie murów. I wtedy potężne trzęsienie ziemi nawiedziło Palestynę. Doszło do przesunięcia ziemi. Wykopane rowy pod budowę nowej świątyni zostały zniszczone. W czasie kataklizmu robotnicy, szukając schronienia, schowali się pod kopułą sali kolumnowej. Ale ta kopuła runęła, grzebiąc wszystkich tych robotników. Popatrzmy dalej. Ściana płaczu to jest przedział dla kobiet. Ta ściana płaczu jest podzielona na dwie części. Na lewo mamy przedział dla mężczyzn, to jest przedział dla kobiet. Zgromadzone materiały budowlane, tak jak przekazuje historia, pochłonęła pękająca ziemia. Jeśli zawierzyć relacji historyka rzymskiego Ammiana Marcellinusa z IV wieku, widziano nawet płomienie buchające spod fundamentów. Ciała robotników spaliły się. Powstała taka panika, że zaprzestano przedsięwzięcia i nikt nie odważył się wznowić prac. Popatrzmy dalej. Ściana płaczu, przedział dla kobiet, gdzie modlą się panie. Natomiast sam cesarz Julian Apostata po 2 latach panowania padł w bitwie z Persami. I według tradycji, umierając, mając na myśli Pana Jezusa, miał ponoć powiedzieć: Galilee vicisti, to znaczy zwyciężyłeś, Galilejczyku. Nigdy więcej prace nad odbudową świątyni jerozolimskiej nie zostały wznowione. Popatrzmy dalej. Okazało się, że cesarz, który chciał udowodnić, że Jezus Chrystus był fałszywym prorokiem, potwierdził swoimi czynami prawdziwość jego proroctwa, ponieważ od tego czasu ze świątyni w Jerozolimie naprawdę nie pozostał już kamień na kamieniu. No oczywiście oprócz tej ściany płaczu, ale ona nie należy bezpośrednio do tej bryły budynku świątyni. Popatrzmy dalej. Ściana płaczu to najświętsze miejsce dla judaizmu w starym mieście Jerozolimie. Zwana jest ona ścianą płaczu, ponieważ przez wieki Żydzi zbierają się przy tej jedynej pozostałości ich utraconej świątyni, zburzonej przez Rzymian w 70 roku, i opłakują dawną chwałę Izraela. Popatrzmy dalej. Ale popatrzcie dokładnie między spojenia czy szczeliny między tymi kamiennymi blokami. Tam widzimy listy do Boga wetknięte w szczeliny między kamieniami ściany płaczu. Wśród Żydów istnieje zwyczaj pisania listów do Boga. Ich treścią są najczęściej modlitwy w różnych intencjach, prośby i dziękczynienia. Listy te spisane na kartkach papieru i złożone, wtykane są w szczeliny i pęknięcia między blokami muru. Tak jak widzimy, popatrzmy dalej. Listy do Boga wetknięte w szczeliny między kamieniami ściany płaczu. Ich autorzy głęboko wierzą, że treść tych listów dociera do Boga ze zdwojoną siłą, gdyż zostały one umieszczone w najświętszych pozostałościach Jego świątyni. Jeśli ktoś na przykład mieszka daleko, może specjalnej firmie przesłać swój list, a ona w jego imieniu umieści go w ścianie płaczu. No oczywiście za odpowiednią opłatą. Popatrzmy dalej.
widzimy Żydów ortodoksyjnych pod ścianą płaczu. Pod ścianą płaczu zbierają się Żydzi z całego świata. Reprezentują oni różne opcje judaizmu, czyli narodowej religii Izraela. Od zeświadczonego aż po ortodoksyjny. No, oczekują nadal na Mesjasza i opłakują minioną chwałę Izraela jako narodu wybranego. Tutaj na przykład widzicie Żyda, który śpiewał przepiękny hymn Pokój Tobie, Jerozolimo, stojąc pod ścianą płaczu. Widoczny na zdjęciu Żyd, tak jak powiedziałem, śpiewał Pokój Tobie, Jerozolimo, ludzie się zatrzymywali, słuchali. Chociaż Jerozolima nazwana jest miastem pokoju, a jej pierwotna nazwa brzmiała Salem, czyli miasto pokoju, to jednak u jej bram prowadzono więcej wojen niż chyba pod jakimkolwiek innym miastem na świecie. Popatrzmy dalej. Żyd, który śpiewa hymn Pokój Tobie, Jerozolimo. Z perspektywy nauk Pisma Świętego dowiadujemy się, że żydowska świątynia w Starym Testamencie miała ogromne znaczenie symboliczne. Ofiary w niej składane uczyły ludzi, że w przyszłości dla ich zbawienia przyjdzie Mesjasz, który siebie samego złoży w ofierze za grzechy świata. Popatrzmy dalej. A ten człowiek przebrał się za króla Dawida i grał sobie na cytrze niedaleko wzgórza świątynnego, zbierając jakieś datki. Gdy Jezus Chrystus w 31 roku został w Jerozolimie ukrzyżowany, zgodnie z proroctwami, biorąc na siebie grzechy całej ludzkości, wtedy świątynia jerozolimska straciła swoje znaczenie. Sprawowane w niej symboliczne uroczystości i ofiary wypełniły się właśnie w osobie Jezusa Chrystusa. Popatrzmy dalej. Tutaj widzimy tego ulicznego grajka przebranego za króla Dawida, grającego na cytrze czy na harfie, tak samo jak Dawid, gdy czytamy w Starym Testamencie. Dlatego wydaje się, że Bóg dopuścił do jej zniszczenia i sprawił, że do dzisiaj nie została odbudowana. I błędem jest koncentrowanie swoich nadziei na świątyni jerozolimskiej. Dlatego, że prawdziwa ofiara za grzechy świata została złożona w osobie Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. A więc nie ma potrzeby odbudowywać świątynię, aby w niej składać ofiary. Śmierć Chrystusa na krzyżu Golgoty jest prawdziwą ofiarą za grzechy świata. I dlatego świątynia w obecnym czasie nie ma znaczenia dla nas większego. Popatrzmy na kolejne zdjęcia. Proszę Państwa, byłem pod ścianą płaczu, kiedy zaszło słońce w piątek wieczorem, bo Żydzi święcą sabat od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę. I kiedy zrobiło się ciemno, pod ścianą płaczu odbyła się przysięga wojskowa żołnierzy izraelskich. Było ciemno, a więc było widać to, co i Państwo widzicie na tym zdjęciu. I proszę Państwa, kiedy ta przysięga się odbywała, zagrał hymn Izraela. Jeden z najpiękniejszych hymnów chyba świata, ale to jest moja opinia. Poproszę kolejne zdjęcie. Mamy tutaj
przysięgę wojskową żołnierzy izraelskich, stoją w równych szeregach. Popatrzmy na kolejne zdjęcie pod ścianą płaczu. Proszę Państwa, popatrzcie na to zdjęcie. Żołnierze stali w równych szeregach. Dowódcy, którzy byli tam na przodzie, wywoływali każdego imiennie. I wtedy każdy żołnierz wybiegał ze swojego miejsca, podlatywał do tych dowódców i jeden dowódca dawał mu karabin, a drugi dowódca dawał mu książeczkę. Widzicie tą książeczkę? Widzicie? Dawał mu książeczkę. Ten żołnierz trzyma książeczkę i to. No i my zapytaliśmy się tego żołnierza, co to jest? Co to za książeczka? I okazało się, że to jest Stary Testament, czyli Pismo Święte żydowskie. No bo my chrześcijanie mamy jeszcze Nowy Testament, prawda? Ponieważ przyjęliśmy Pana Jezusa. Oni nie przyjęli Pana Jezusa, więc mają tylko Stary Testament. No pytaliśmy się ich, czy tam jest w ich Biblii także Nowy Testament. Nie chcieli nam odpowiedzieć, milczeniem nas zbywali. Ale tak wyglądała właśnie przysięga wojskowa przy ścianie płaczu, a więc otrzymywali z księgi Starego Testamentu podstawę narodowości Izraela, no i karabin, no i biegli z powrotem do swojego szeregu. Poproszę kolejne zdjęcie. Nie ma. Możemy włączyć światełko. Proszę Państwa, chciałbym jakoś sposób zakończyć to spotkanie wyciągnięciem pewnych wniosków z naszej podróży, którą odbyliśmy po Jerozolimie, szczególnie przyglądając się świątyni jerozolimskiej. W Piśmie Świętym możemy wyczytać, że chociaż Izrael posiadał świątynię Bożą, to tak naprawdę Hebrajczycy byli świadomi tego, że nie ta świątynia na ziemi jest rzeczywistym miejscem zamieszkania Boga. Hebrajczycy byli świadomi, że prawdziwa świątynia jest w niebiesiech, tam, gdzie znajduje się tron Boży, skąd odwieczny Bóg zarządza całym wszechświatem. Często Izraelici, kiedy modlili się, nawet w tej świątyni jerozolimskiej, w tej świątyni Bożej Starego Testamentu, to wyrażali swoje nadzieje, że modlą się do Boga, który mieszka w świątyni niebiańskiej, tej prawdziwej świątyni, która jest w niebiesiech. Na przykład w piątej księdze Mojżesza, czyli w Księdze Powtórzonego Prawa, w 26 rozdziale, chciałbym przeczytać werset 15, który jest fragmentem takiej modlitwy dziesięcinnej Izraelitów. Izraelici wyrażali się w ten sposób. Spójrz tedy, do Boga się modlili, spójrz tedy ze swego świętego przybytku z nieba i pobłogosław lud Twój, Izraela, i tę ziemię, którą nam dałeś, jak przysiągłeś naszym ojcom, ziemię opływającą w mleko i miód. A więc Izraelita w świątyni modlił się: Boże, spójrz, wysłuchaj, spójrz ze swojego przybytku, ze swojej świątyni tam w niebiesiech, na nas, na nasz lud, na Twój lud, który sobie wybrałeś, i tak dalej. W psalmie 11 mamy też bardzo ciekawe słowa. Jest to psalm napisany przez króla Dawida, tego króla, który przygotował plany i materiały do budowy świątyni, którą potem wybudował jego syn Salomon. No i proszę Państwa, Dawid modlił się takimi słowami. Pan jest w swym świętym przybytku. Pan, którego tron w niebie, oczy Jego widzą, powieki Jego badają ludzi.
A więc chociaż Dawid chciał wybudować świątynię w Jerozolimie jako nieruchomość, tą świątynię po tej świątyni Mojżesza, która była konstrukcją składaną, jednak Dawid miał świadomość, tron Boży jest w niebiesiech. Tam Bóg włada wszechświatem, stamtąd oczy Boga, powieki Boga badają każdego człowieka. Potem, kiedy jego syn, król Salomon, wybudował świątynię, to podczas modlitwy poświęcenia świątyni w 959 roku przed naszą erą, król Salomon bardzo wyraźnie zaznaczał, że nie ta świątynia na ziemi, ale ta prawdziwa świątynia w niebiesiech, to jest ta świątynia, w której przebywa Bóg. I na przykład chcę tutaj otworzyć pierwszą księgę królewską, rozdział 8. I w rozdziale 8 przeczytam Państwu dwa, może trzy wersety, które brzmią następująco. Salomon modli się na poświęcenie świątyni jerozolimskiej, którą wybudował, i mówi tak. Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć. A cóż dopiero ten dom, który zbudowałem? A potem na przykład 34 werset, gdzie Salomon mówi. To ty usłysz to w niebie i odpuść grzech twojego ludu izraelskiego i pozwól im wrócić do ziemi, którą dałeś ich ojcom. A więc Bóg, i Hebrajczycy byli tego świadomi, nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych. Ta świątynia Starego Testamentu była świątynią, która była miejscem kultu prawdziwego Boga. Ale ta świątynia izraelska była też jakby miniaturą świątyni niebiańskiej i tego, co tam dzieje się w niebiańskiej świątyni. Nie wiem, czy tutaj aparat został, bo tu się coś poprzekręcało, tak? Czekać. Dobrze. Od teraz proszę włączyć. Nie, zaraz. Przygaśmy troszeczkę światło. Gdy będziecie Państwo czytali Nowy Testament, to tam przeczytacie wiele tekstów, że Jezus Chrystus po swoim zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu rozpoczął służbę arcykapłana, służbę naszego pośrednika i orędownika w świątyni niebiańskiej, przed obliczem Boga Ojca. Tak jak kapłani w świątyni jerozolimskiej pośredniczyli między ludem a Bogiem w składaniu ofiar, tak w prawdziwej niebiańskiej świątyni Chrystus stoi przed obliczem Boga w naszym imieniu. Pośredniczy, jest naszym obrońcą, jest naszym rzecznikiem. Gdy my w modlitwach wyrażamy swoje grzechy, wyrażamy swój żal z powodu naszych upadków, z powodu naszej niewierności wobec Boga, wtedy Chrystus Pan w naszym imieniu staje przed obliczem Boga i przedstawia siebie samego jako ofiarę złożoną za nasze winy i grzechy. Przedstawia Ojcu swoje przebite ręce. I powołując się na naszą pokutę, powołując się na nasz żal za grzechy, Chrystus prosi Ojca na bazie swojej krwi przelanej za nasze winy i grzechy o przebaczenie, o pojednanie dla każdego z nas. I o tym bardzo wyraźnie uczą księgi, szczególnie Nowego Testamentu.
Ja się dziwię, że chrześcijanie czytający Nowy Testament tak mało na ten temat mówią, tak mało na ten temat w ogóle rozmawiają, czytają i ten temat tak mało znają. Na przykład w liście do Hebrajczyków, w rozdziale 2 czytam następujące teksty. Rozdział 2 od wersetu 14. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. Często zastanawiamy się, dlaczego bóstwo przyjęło człowieczeństwo. Dlaczego Chrystus Pan, żyjąc na tej ziemi, mając naturę boską, a jednocześnie człowieczą, tak jak każdy z nas przechodził przez smutki, boleści, rozczarowania, przechodził przez różne doświadczenia i bóle, a w końcu zmarł na krzyżu Golgoty. Tekst biblijny mówi, że Chrystus, żeby nas odkupić, żeby nas zbawić, stał się jednym z nas. Przechodził przez różne doświadczenia doczesnego życia, jak każdy z nas, aby stać się naszym miłosiernym, rozumiejącym nas, współczującym arcykapłanem, aby nas wyzwolić z potępienia grzechu, aby nam zapewnić życie wieczne, zbawienie, nieśmiertelność, uwolnić nas z tego przekleństwa śmierci. Chrystus w niebiańskiej świątyni sprawuje orędowniczą służbę, aby pojednać pokutującego, wierzącego człowieka z Ojcem i zapewnić mu jego przebaczenie. Na innym miejscu czytamy takie słowa. Przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. Te słowa napisał apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków. Pisząc list do Hebrajczyków, starał się wyjaśnić swoim ziomkom, starał się wyjaśnić swoim rodakom, że tak jak arcykapłani w świątyni służyli Bogu w intencji Izraela, tak Chrystus jest prawdziwym arcykapłanem w niebiańskiej świątyni, orędującym w intencji każdego pokutującego człowieka. Na innym miejscu apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków zapisał takie słowa. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Co pisze apostoł Paweł? Że tam w niebiesiech, gdzie znajduje się centrum wszechświata, gdzie znajduje się tron Boży, znajduje się niebiańska świątynia. I tam Chrystus Pan przyjmuje nasze modlitwy. Oferuje je Ojcu, bo za Jego pośrednictwem docierają one do Ojca. Za każdym razem, kiedy klękamy, kiedy modlimy się, kiedy wyznajemy Bogu swoje winy i grzechy, Chrystus jakby bierze nasze modlitwy w swoje ręce.
oczyszcza nasze modlitwy swoją krwią przelaną na krzyżu Golgoty i oferuje nasze modlitwy Ojcu, prosząc, aby Ojciec je przyjął i wysłuchał, bo o to prosi Jego Syn, który zmarł za nasze winy i grzechy. Chcę Państwu przeczytać kolejny fragment, 9 rozdział listu do Hebrajczyków. I tutaj apostoł Paweł napisał tak: lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. W tej świątyni jerozolimskiej, w tej świątyni żydowskiej, która w 70 roku została zburzona przez Rzymian, codziennie były składane ofiary krwawe. Gdy Żyd popełnił grzech, złamał Boże przykazania, przychodził do świątyni z owieczką, z kozą albo z wołem. Zależy to od tego, jakie miał znaczenie w społeczeństwie, na ile był bogaty. I potem to zwierzę, te niewinne zwierzę, składał w ofierze za swoje grzechy. I kiedy składał je w ofierze za swoje grzechy, kładł ręce na głowie zwierzęcia i modlił się. I w tej modlitwie wyznawał Bogu swoje winy, swoje grzechy, prosząc o przebaczenie, wyznając swój żal i smutek z powodu popełnionych grzechów. I wtedy symbolicznie te grzechy z tego człowieka przechodziły na to zwierzę. I to zwierzę potem było zabijane i spalane na ołtarzu jako ofiara za grzech. A ten człowiek odchodził pojednany z Bogiem, oczyszczony do domu, bo karę za jego winy, za jego grzechy wzięło na siebie te niewinne zwierzę. I tak samo jest, jeśli chodzi o Chrystusa Pana. On przyszedł na tą ziemię, był doskonały, święty i bezgrzeszny. To był Syn Boży. On przejął na siebie nasze winy, nasze grzechy i umarł z ich powodu, ukarany za nasze winy i grzechy, a nam oddał swoją sprawiedliwość. Bóg Ojciec, gdy Syn Jego wziął na siebie nasze winy i grzechy, uznał nas za sprawiedliwych. Dostąpiliśmy pojednania, przebaczenia. Odzyskaliśmy utraconą nieśmiertelność. Jeśli będziemy trwać w tej nadziei, kroczymy drogą prowadzącą do życia wiecznego. I to właśnie pisze apostoł Paweł, że w tej dawnej świątyni ludzie otrzymywali przebaczenie swoich win i grzechów przez śmierć tych zwierząt, krew, popiół spalonych zwierząt. Ale Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty. Wstąpił do prawdziwej świątyni, która jest w niebie. I tam Ojcu oferuje swoją krew, którą przelał za nasze winy i grzechy. I apostoł Paweł pyta, jeśli w Starym Testamencie krew i popiół spalonych zwierząt dawały wierzącemu Izraelicie nadzieję przebaczenia
pojednania z Bogiem i życia wiecznego, to o ileż bardziej krew Chrystusa wierzącemu człowiekowi może zapewnić przebaczenie, pojednanie i życie wieczne. I właśnie tego uczy świątynia, która była na ziemi. Popatrzmy na kolejne zdjęcie. Widzimy tutaj Chrystusa, który wskazuje na Arkę Przymierza. W tej Arce znajdowało się 10 Bożych przykazań. Kamienne tablice z 10 Bożych przykazań, dwaj aniołowie. Arka Przymierza jest symbolem tronu Bożego i tam koncentruje się nasza nadzieja. Na koniec pragnę przeczytać następujący werset. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. A więc, proszę Państwa, Żydzi mieli swoją świątynię. W tej świątyni koncentrowała się ich nadzieja na zbawienie, na pojednanie z Bogiem. Tej świątyni już nie ma. W 70 roku została zburzona. Dla nas, chrześcijan, wyznawców Chrystusa, zgodnie z nauką Pisma Świętego, prawdziwa świątynia jest w niebiesiech, tam, gdzie jest tron Boży. I tam w imieniu naszym oręduje przed Ojcem Jezus Chrystus, nasz obrońca, nasz rzecznik. Za każdym razem, kiedy wznosimy modlitwy do Pana Jezusa, On przedstawia je Ojcu i na podstawie swojej przelanej krwi na krzyżu Golgoty prosi o przebaczenie, o pojednanie, o życie wieczne dla każdego z nas. Dziękuję za uwagę. Amen.